Pokażę dzisiaj bardzo prosty przepis na ligawę w sosie piwnym z rozmarynem. Do jej przygotowania potrzebujemy kilogram ligawy, 6 większych cebul, ewentualnie 8 takich małych, 2 ząbki czosnku, 1 butelka ciemnego piwa, 2 łyżki musztardy, ja dam delikatesową, szczypta chili, kilka gałązek świeżego rozmarynu, sól, pieprz oraz odrobina tłuszczu do smażenia. Ja preferuję do wołowiny czy wieprzowiny smalec, a najlepiej domowo wytopiony, ja akurat mam z dzika, także zaczynamy zabawę. W pierwszej kolejności wołowinę pokroimy na plastry około 1,5 cm. Kroimy oczywiście w poprzek włókien. Pokrojone mięso możesz od razu obsmażyć na odrobinie smalcu na patelni. Ja obsmażę za chwilkę. Pokroję teraz cebulę, żeby nie marnować czasu. Kroimy na większe kawałki. Mięso będziemy piec 2 godziny, także z cebuli zrobi się świetny sos. Cebuli nie żałujemy, możesz dać jeszcze więcej. No i miałem tylko 8 jeszcze takich małych, także dam wszystkie. No i tak, cebulę mamy pokrojoną. Na razie odkładamy. Od razu pokroimy czosnek. Cienkie plasterki. No i teraz zabieramy się za mięso. Rozgrzewamy większą patelnię z odrobiną smalcu. Obsmażamy mięso z obydwu stron, tak żeby pozamykać pory. Obsmażone przekładamy od razu do naczynia, w którym będziemy piec. Mamy 175 stopni. Zaczynamy obsmażać. Przekładamy od razu do naczynia. Zero odpornego i smażymy kolejne. Dobra, mięso mamy obsmażone. Zmniejszamy na chwilkę płomień. Mięso na razie odkładamy. Na patelnię dołożymy trochę tłuszczu. Jakąś łyżkę. Dodajemy cebulę i zaczynamy szklić. Moc palnika zwiększamy i szklimy cebulę na złoty kolor. Cebula nam świetnie zbierze całą przepaleniznę po mięsie. Na mięso dla pamięci wykładamy czosnek. Ja pokroiłem w plasterki, ale możesz drobno posiekać. Piekarnik możemy włączyć, nagrzać na 180 stopni w opcji góra-dół. Taka cebula w zupełności wystarczy. Nie musimy jej bardziej podsmażać. Ładnie zmiękła. Delikatnie się przyzłociła. Dodamy teraz rozmaryn. Ja dam takie 4 małe gałązki. Jeżeli nie masz świeżego, możesz doprawić suszonym. 2 łyżki musztardy. Mi łyżka do słoiczka nie wejdzie, także dam 2 takie kopiate łyżeczki. Sól, pieprz, odrobina pieprzu kajen, dodamy piwo,
Wymieszamy, z 5 minut pogotujemy i przekładamy do mięsa. Do przepisu wykorzystujemy piwo ciemne. Ja znawcą piwa nie jestem. Pani w sklepie dała mi porter z Żywca. Myślę, że się nie struje. 5 minut minęło, wyłączamy palnik, przełożymy całość na mięso. Oczywiście przelewamy całą zawartość. No i tak przygotowane mięso przykrywamy i wstawiamy do piekarnika, tak jak już mówiłem wcześniej, nagrzanego na 180 stopni, opcji góra-dół, na 2 godziny. 2 godziny minęło, wyjmujemy mięso. Tak się wszystko prezentuje. Wykładamy na talerz, podajemy z ziemniakami. Tak więc, jeżeli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do zrobienia. Pozdrawiam i życzę smacznego.